Witam Cię serdecznie w kolejnym holistycznym czacie. Dzisiaj opowiem na temat stanów zapalnych oraz znaczenia stanów zapalnych w redukcji wagi, jak i również odzyskiwaniu zdrowia. Ja nazywam się Paulina Borkowska, jestem dietetykiem klinicznym, jestem autorką procesu holistycznego żywienia, jak i również współautorką trzech książek pisanych z dr Ewą Dąbrowską. Dzisiaj opowiem troszeczkę więcej na temat stanów zapalnych, ponieważ wiem, jak istotne one są w redukowaniu wagi, jak i również odzyskiwaniu zdrowia, ponieważ najważniejsze jest to, że zdrowy organizm nie ma problemu z wagą, więc najpierw trzeba odzyskać zdrowie, żeby efektywnie zredukować wagę, pozbyć się nadmiaru kilogramów i usprawnić swój metabolizm. Dzisiaj chciałam powiedzieć Tobie na temat stanów zapalnych i tego, że mamy dwa rodzaje stanów zapalnych. Pierwszy z nich jest to stan zapalny ostry, który na pewno bardzo często spotykałaś również na swojej drodze. Jest to stan, który pojawia się wtedy, kiedy mamy jakiś uraz mechaniczny, czy też infekcję, może być to również grypa, czy też złamanie, oparzenie. I ostry stan zapalny charakteryzuje się tym, że trwa on bardzo krótko i dochodzi do pełnej aktywacji układu odpornościowego, do tego, aby zainicjować proces leczenia. Niestety jednak bardzo często nasz układ odpornościowy nie jest w stanie poradzić sobie z tym problemem, z tym zakażeniem, infekcją, złamaniem, oparzeniem w sposób prawidłowy i dochodzi do takiego długotrwałego procesu leczenia, który jest bardzo przewlekły. I wtedy mówimy o przewlekłym stanie zapalnym. Bardzo często jest on spowodowany tym, że mamy niedobory witamin, minerałów, białka. Nie mamy po prostu odpowiednich narzędzi do tego, aby prawidłowo zwalczać stan zapalny. I w takich sytuacjach też organizm przechodzi w tak zwany tryb ucieczki albo tryb ciągłej walki. Czyli on skupia się bardzo mocno na tym, aby zwalczać ten problem, ale nie skupia się na tych podstawowych elementach, takich jak metabolizm, na odpowiednim trawieniu, na detoksykacji i w taki sposób powstaje bardzo dużo elementów, które są odkładane na drugi plan, takie zadania domowe, które nie są zrealizowane i to doprowadza do tego, że mamy bardzo dużo zaległości i czujemy się coraz gorzej, ponieważ jesteśmy coraz bardziej zatoksynieni, nie mamy odpowiedniej regeneracji, nie potrafimy się odpowiednio regenerować, jak i również mamy zaburzony metabolizm. Dlatego tak istotne jest to, żeby skupić się troszeczkę na tych stanach przewlekłych, ponieważ to one są przyczyną nadwagi, otyłości i problemów zdrowotnych w dzisiejszych czasach. Zdrowy organizm nie ma problemów z wagą. Trzeba być najpierw zdrowym, żeby zredukować tkankę tłuszczową, żeby zredukować wagę obwody obtłuszczenia wewnętrznego i obwody pasa brzusznego. Jest to bardzo istotne, ponieważ sama redukcja kilogramów nie jest tak dużym problemem jak utrzymanie rezultatu. A utrzymanie rezultatu będzie możliwe wtedy, kiedy pozbędziemy się stanów zapalnych, odżywimy organizm i przywrócimy równowagę. I teraz chciałabym powiedzieć troszeczkę więcej na temat przyczyn tych stanów zapalnych, skąd one się biorą i dlaczego nasz organizm ma problem, żeby poradzić sobie z jakąś infekcją. Mamy nawracające właśnie gorączki, nawracającą opryszkę, mamy na przykład problem z niedoczynnością tarczycy, problem z gojeniem się ran, problem z otyłością i nadwagą, która też jest spowodowana zaburzeniem równowagi, zatoksynieniem organizmu. Przyczyną przewlekłych stanów zapalnych są przede wszystkim niedobory pokarmowe, bo gdybyś miała odpowiednią ilość witamin i minerałów, to twój stan zapalny skończyłby się na ostrym stanie zapalnym. Po kilku dniach organizm by się wyleczył, sam zregenerował i odzyskał równowagę. Czyli niedobory pokarmowe, nietolerancje pokarmowe również są bardzo często przyczyną stanów zapalnych i one doprowadzają do problemów jelitowych, doprowadzają do problemu niszczelnego jelita, przez co bardzo dużo toksyn przedostaje się do naszego organizmu, do środka, powoduje reakcję układu odpornościowego, który i tak już jest pobudzony, który i tak już próbuje tam działać, ale niestety jest on nieefektywny, ponieważ jego działanie jest zaburzone, jest on i nie ma on odpowiednich narzędzi do tego, aby prawidłowo zwalczać, co doprowadza z biegiem czasu do na przykład pojawienia się chorób autoimmunologicznych, czyli stanów, kiedy nasz układ odpornościowy atakuje swoje tkanki. Nie jest to normalne, jest to na pewno element bardzo patologiczny i spowodowany tym też po części może być spowodowany nietolerancjami pokarmowymi, czyli tego powinnaś u siebie szukać. Dysbioza, czyli nieprawidłowa flora jelitowa. Tak jak powiedziałam, jeżeli jesteśmy w stanie stresu, nie trawimy prawidłowo, nie produkujemy enzymów trawiennych, nie mamy odpowiedniego pH w żołądku, czyli cały szlak trawienia naszego pokarmu, który spożywamy przechodzący przez układ pokarmowy, nie jest prawidłowo trawiony. I to doprowadza do tego, że my jesteśmy bardziej zmęczeni, jesteśmy smutni, mamy stany depresyjne, bo nie tworzą się podstawowe neuroprzekaźniki i nie dochodzi do konwersji hormonów tarczycy i pozostałych hormonów, które są odpowiedzialne za nasze dobre samopoczucie. Dochodzi do insulinooporności, czyli stany zapalne też są spowodowane tym, że mamy insulinooporność.
insulinooporność. Zły i nieprawidłowy system żywienia, nieprawidłowa dieta, zbyt duża ilość przetworzonej żywności, ale też nieodpowiednia ilość posiłków, czas spożycia posiłków doprowadza do tego, że mamy insulinooporność. Na temat insulinooporności na pewno będę mówiła więcej w kolejnych nagraniach, ale już teraz powiem, że jest to związane z hormonem insulina, który jest nazywany przeze mnie hormonem tycia. Jeżeli mamy zły, nieprawidłowy sposób żywienia, doprowadzamy do insulinooporności. Okazuje się, że bardzo dużo osób ma niezdiagnozowaną insulinooporność, ponieważ diagnostyka w tej kwestii jest bardzo okrojona, nie do końca w odpowiedni sposób wykorzystywana i nie do końca w odpowiedni sposób interpretowana. Również przyczyną przewlekłych stanów zapalnych jest brak snu i brak regeneracji. Zbyt intensywny tryb życia doprowadza do tego, że jesteśmy całkowicie cały czas pobudzeni i nie mamy czasu na to, żeby się zregenerować i przez to nasz układ odpornościowy cały czas pracuje, więc nie jest on w stanie pozbyć się wszystkich problemów, wszystkich dolegliwości od razu. Kolejnymi przyczynami przewlekłych stanów zapalnych są utlenione oleje roślinne. Bardzo często słyszymy o tym, żeby jeść jak najwięcej, spożywać jak najwięcej olejów roślinnych i po części mogę się z tym zgodzić, ale z drugiej strony ważniejsze jest to, w jaki rodzaj tych olejów spożywamy, jakie jest ich źródło i jaki jest sposób ich przechowywania i przetwarzania. I o tym będę mówić troszeczkę więcej w kolejnym holistycznym czacie, więc już teraz do tego zachęcam, bo okazuje się, że te wielonienasycone, niezbędne kwasy tłuszczowe mogą być też dla nas niekorzystne, jeżeli są w złej formie. Czyli nie znaczy to, że produkt po prostu o tłuszcze roślinne zawsze są dla nas korzystne, ponieważ jeżeli są one utlenione, są one utwardzone, będą one dla nas bardzo niekorzystne i po części mogą być bardzo dużo, wpływać bardzo negatywnie na stan naszego zdrowia. Stres. Oczywiście stres jest bardzo dużym czynnikiem wpływającym na rozwój przewlekłych stanów zapalnych i stres jest problemem XXI wieku i będzie na pewno największym problemem w przyszłych latach również, dlatego im bardziej zadbamy o to, żeby radzić sobie z tym stresem, popatrzymy na to, co u nas wywołuje, jest tym czynnikiem najbardziej stresogennym i postaramy się go w miarę możliwości wyeliminować albo zminimalizować, to na pewno będzie to dla nas o wiele, wiele bardziej korzystne. Toksyny. Toksyny są bardzo dużym czynnikiem powodującym przewlekłe stany zapalne. My nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy bardzo mocno zatoksynieni i to przez żywność, którą spożywamy, przez kosmetyki, których używamy i przez środowisko, jak i również przez nasz nieprawidłowy metabolizm i przez to, że mamy zaburzoną detoksykację. Ale żeby tą detoksykację wznowić, odnowić i zregenerować, to jest również proces wymagający odpowiednich elementów, o których też na pewno będę mówić w kolejnych holistycznych czatach. Zaburzona detoksykacja, czyli tak jak powiedziałam, my nie potrafimy się odpowiednio detoksykować i ekspozycja na niebieskie światło. I tutaj mówimy, literatura obecnie wskazuje bardzo mocno jako jeden z podstawowych czynników chorób właśnie tą ekspozycję na niebieskie światło, czyli zbyt długie siedzenie przed komputerem. Możemy zwrócić uwagę, że my wszędzie jesteśmy bombardowani przez Wi-Fi, tak? Czyli mamy bardzo duże ryzyko takiego napromieniowania, naświetlenia i to bardzo negatywnie wpływa na nasze komórki, na nasze DNA, przez co nasze geny są w inny sposób aktywowane i może doprowadzić do tego, że pojawia się choroba, pojawia się zaburzenie. Tutaj chciałabym tyle, jeśli chodzi o stany zapalne. Mam nadzieję, że wideo to pomogło Ci bardziej zrozumieć to, co się dzieje w Twoim ciele, żeby zwrócić uwagę na to, które objawy są najbardziej charakterystyczne dla Ciebie i jakie mogą być tego przyczyny. I bardzo mocno zachęcam Cię również do tego, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, wykonaj ankietę zdrowia. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się na temat stanów zapalnych oraz tego, jak z nimi walczyć, zachęcam Cię bardzo serdecznie do tego, aby wykonać tą ankietę zdrowia, ponieważ ankieta zdrowia pomoże Ci zwrócić uwagę na te elementy, te objawy, które są charakterystyczne dla stanów zapalnych, jak i również dla efektu góry lodowej, o którym mówiłam. I dostaniesz ode mnie dostęp do kolejnych wideo edukacyjnych nagrań, które pomogą Ci w trwałym rozwiązaniu tego problemu, jakim jest zarówno stan zapalny, brak równowagi organizmu i niedobory pokarmowe. Już teraz również zapraszam Cię do kolejnego holistycznego czatu, w którym omówię 7 podstawowych czynników
podstawowych czynników, które powodują tycie i powodują to, to są, są, przyczyniają się do tego, że mam problem z wagą. Zapraszam Cię serdecznie do kolejnego nagrania. Pozdrawiam.